Hej, jak poszerzać gniazdo? Co ile poszerzać gniazdo? O ile ramek poszerzać gniazdo? Jeśli mamy pogodę taką jak teraz i okres w roku marzec, to dokładamy po jednej ramce. No i zobacz, jeśli mamy ramkę okrywową i mamy kolejną ramkę, to sprawdzamy, czy na tej kolejnej ramce jest czerw. Jeśli jajka są już tutaj od strony ramki okrywowej, to znaczy, że powinniśmy dołożyć jeszcze jedną ramkę pomiędzy. Jeśli czerw jest jeszcze z tej strony, no to mamy chwilę czasu. Jaką chwilę? Do następnego tygodnia. Czyli, jeśli widzimy, że czerw na tej ramce już jest z tej samej strony, co ramka okrywowa, najlepiej z pokarmem, no to wtedy dokładamy tę jedną ramkę i koniec. Jeśli będziemy mieć kwiecień, już będzie gorąco, no to wtedy możemy już dołożyć dwie ramki. Czy ramka z suszem, czy ramka z węzą? No o tej porze roku ramka z suszem. Później, jak będzie już kwiecień, będzie gorąco, już będziemy mieli wygryzione te młode pszczoły z wiosny, no to wtedy już możemy dołożyć węzę, żeby nasze woszczarki miały co robić. Natomiast nie musimy zgadywać, czy już możemy dołożyć tą ramkę z węzą, bo po prostu pszczoły zaczną same pobierać plastry. Co znaczy pobierać? To znaczy dobudowywać taką jakby, taką jakby dodatkową warstwę wosku, albo zaczną budować w innych miejscach. To będzie widoczne. No i wtedy oznacza, że troszeczkę się spóźniliśmy z podaniem węzy, ale to też nie jest żaden problem. Nie warto się spieszyć z poszerzaniem gniazda bardziej niż to potrzebne, na przykład ramki, bo to tylko nam wychładza gniazdo i pszczołom jest trudniej ogrzeć czerw, więc matka może wyhamować z czerwieniem. Dlaczego nam to może okłodzić gniazdo? No bo po prostu zwiększamy kubaturę. Więcej zapłacimy za ogrzewanie mieszkania 50-metrowego niż mieszkania 30-metrowego. I tutaj mamy dokładnie tę samą zasadę. Jeśli podoba Ci się, mam mówić dalej, to zasubskrybuj, skomentuj i do zobaczenia.